Dzień dobry. Drodzy widzowie, każdy człowiek na naszej planecie chce być kochany i szczęśliwy, niezależnie od wzrostu i wagi, statusu społecznego i wyglądu, i na 100% każdy zasługuje na nowe. Nie żyjemy w idealnym świecie, w którym każde przedsięwzięcie spotyka się z gromkimi brawami. Czasami ludzie są zbyt okrutni i nie przepuszczają okazji, by wyśmiać i oczernić każdego, kto w jakikolwiek sposób różni się od większości. Młoda dziewczyna o imieniu Jacqueline nie była wyjątkiem. Zamieszczając pewnego dnia na Instagramie zdjęcie w kostiumie kąpielowym, spotkała się właśnie z falą krytyki i wyśmiewania. I jak nie wstydzisz się iść na plażę tak ubrana, to jest okropne. Zupełnie straciłam apetyt. Po co w ogóle to wystawiać? Komentarze były pełne jadowitych zwrotów. Wiadomo, że dziewczynki są bardziej wrażliwe niż mężczyźni, a każdemu złemu słowu wypowiedzianemu pod ich adresem towarzyszy burza emocji i łez. I co tu mówić, skoro takich słów jest tysiące i każdy nieleniwie wymieniał, jakie są okropne, a niektórzy użytkownicy pozwolili sobie nawet na użycie słowa obrzydliwe. Jednak sprawy okazały się o wiele bardziej skomplikowane niż się początkowo wydawało. Jacqueline nie tylko fachowo radziła sobie z tonami krytyki, ale także znajdowała siłę, by odwzajemnić śmiech. A wszystko dlatego, że dziewczyna od dawna pracuje nad swoją figurą, gdyby kanapowi krytycy znali jej backstory, pewnie cofnęliby swoje słowa. Nawiasem mówiąc, wielu z nich tak zrobiło po dowiedzeniu się dalej. Trudno w to teraz uwierzyć, ale jeszcze niedawno dziewczyna ważyła ponad 220 kg, jak sama przyznaje, dodatkowe kilogramy stale sprawiały jej dyskomfort. Za każdym razem słuchając rad przyjaciół i drwin społeczeństwa, Jacqueline decydowała, że tak dalej być nie może. Nie popadła w depresję, nie przeginała ze stresem jeszcze bardziej. Zaczęła aktywnie ćwiczyć, pracować nad sobą, przeszła na odpowiednią dietę i ograniczyła swój krąg towarzyski, pozostawiając jedynie najbardziej niezawodnych przyjaciół, którzy wspierali ją na każdym kroku i pomagali przejść przez trudny czas zmian. Ciężka praca nad sobą pomogła jej schudnąć poniżej 70 kg, schudła już dobre 150 i nie zamierza na tym poprzestać. Ale jak zwykle jest jedno ale, każdy kto się odchudzał szybko natrafił na poważny problem. Skóra zbyt mocno się rozciągnęła i nie może szybko wrócić do swojego normalnego stanu. To jest problem, przed którym stanęła Jacqueline. Skóra na jej nogach zwiotczała, a kończyny wyglądały jak małe beczki. Ale mimo to dziewczyna nie poddawała się i postanowiła, że jeśli uda jej się zrzucić znienawidzone kilogramy, będzie cieszyć się każdą minutą życia. Po pewnym czasie dziewczyna postanowiła założyć kostium kąpielowy, za co otrzymała wiele negatywnych komentarzy, a na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Będę szczery, nie czułem się z tym komfortowo, jak każdy w moich butach prawdopodobnie byłby. Ale nie pozwolę, by ludzie, którzy nie rozumieją mojej zmiany, mieli na mnie wpływ. Nie pozwolę, by to, co myślą o mnie inni ludzie, powstrzymało mnie przed życiem. Nie znają mnie, nie byli w takiej sytuacji. Nie wiedzą, jak ciężko pracowałam nad sobą, by zrzucić pierwsze 50 kg. Nie mają prawa tam siedzieć, wytykać i śmiać się ze mnie. Dlatego tylko uśmiechnęłam się i poszłam popływać. Nie ma znaczenia, co inni mówią lub próbują cię upokorzyć. Liczy się to, jak na nią zareagujesz. Co o sobie myślisz, pracuj nad sobą i przyjmuj tylko zdrową krytykę i ciągle się uśmiechaj. Po tej odpowiedzi wszystkie negatywne komentarze ustały, a ci, którzy jeszcze niedawno pisali paskudne rzeczy, zaczęli wspierać Jacqueline. Nigdy nie spiesz się z oceną osoby na podstawie jej wyglądu, nie znając wszystkiego innego. Niestety, w dzisiejszych czasach często tak jest. Przyjaciele, co osądzicie o przemianie tej dziewczyny? Napiszcie swoją opinię w komentarzach. Cóż, dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Drodzy widzowie, czy mieliście kiedyś w swoim życiu podobną sytuację, kiedy zmagaliście się z wagą? Spisujcie swoje historie, niezależnie od tego, czy odnieśliście sukces, czy nie. Chętnie wysłucham każdej z waszych historii. Podziel się nimi w komentarzach pod tym filmem. Z góry wielkie dzięki. Koledzy, wspierajcie swój kanał teaserami i subskrypcją. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odsłonach na kanale. Moi drodzy widzowie, do zobaczenia.